Myślę, że bardzo zacięty mecz. Z obu stron było kilka fajnych okazji. Co myślę, że można było zobaczyć z perspektywy tak trybun, no to fajny mecz na pewno dla kibiców, bo i w jedną i w drugą stronę kilka fajnych sytuacji. No i co, na końcu niestety kończy się to niedobrze dla nas, bo niestety porażką. I co, szkoda, bardzo szkoda, bo nie zasłużyliśmy my się na porażkę tutaj i zdecydowanie uważam, że po prostu zasłużyliśmy na coś więcej. Myślę, że dzisiejsze spotkanie było bardzo wyrównane i zarówno jedna, jak i druga drużyna starała się przechylić swoją szalę na swoją stronę. Niestety w dziwnych okolicznościach ten mecz rozstrzygnął się na korzyść drużyny z Łodzi, bo myślę, że Dominik Marczuk był faulowany tuż przed rzutem rożnym, który był. Później niestety ta bramka wpadła, natomiast kilka chwil później myślę, że byłem faulowany w polu karnym i sędzia powinien podyktować jedenastkę. Niestety nie zweryfikował tego na wideo. No ale cóż, no, przegrywamy dzisiaj, nie jesteśmy z tego zadowoleni, byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu, chcieliśmy zagrać jak najlepiej. Myślę, że graliśmy mimo wszystko niezłe spotkanie, dążyliśmy cały czas do końca o zwycięstwo, graliśmy też po straconej bramce, żeby odrobić te straty i no, jesteśmy niepocieszeni na pewno i chcieliśmy ten mecz wygrać, nawet ten remis nie był dla nas wystarczający, no ale tak jak mówię, szkoda tej końcówki.